Tego Pottera, gdzie pchniemy troszkę do przodu fabułę. Cześć wam, dzisiaj my z wizualnie. Dlaczego ja to mówię, jeżeli to było przed napisami? Damn it! Dobra, sprawdźmy na mapie, gdzie jest ten nasz magiczny pokój, a właściwie oznaczmy którąkolwiek z tych postaci, które nam się wyświetlają. Nie wiem, dlaczego te trzy pozostały na liście. Ginny Weasley jest w tym pokoju, Colin Creevy i Zachariah Smith są. Ale reszty nie ma, zniknęła. Dziwi mnie to troszkę, bo spodziewałem się, że ta lista osób albo będzie cały czas dostępna. Że moment, gdzie? A, że tam mamy iść. Okej, dobra, coś w tym jest. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się przez chwilę, że tu mamy iść. Tu? Tak, tu. Ustaliśmy się. Ustaliśmy się tu. Pum! Wbijamy. I z tego co rozumiem, jest tutaj cała ekipa. Tu się Hufflepuff trzymają razem. A nie, jest tam jakiś gryfon. Tu jeden się zamieszał, ten Zachariah. Próbował stać blisko Ginny, ale Ginny rozmawia z tym. Tu mamy resztę, okej. Okay. Podzieli się tak jakby na małe grupki. Tak, I am. My gran believes you, Harry. O, fajnie, no, miło wiedzieć, że babcia ten. Can we do something cool, please, Harry? I'll see what I can find. Come on, Harry, you must know something good you can teach us. I think I know just the spell. How about this one, Harry? Reducto. Didn't you use that during the Triwizard tournament? It says you need to aim, then rotate your wand anti-clockwise and say Reducto. Reducto. No, nie bardzo się zmniejszył. Reducto! Just watch me, Ginny. Great, show me again! Wait, come on, Ginny. Just copy me. Brilliant! Daliśmy radę. Well done, Ginny. Blowing things up comes naturally when you've grown up with Fred and George. Prawda. Let's see if anyone here is as good as Ginny. Thanks for teaching that to us, Harry. Kto jest następny? Ten kolo? Czy on coś chce? On wyglądał jak... Był ten jeden w filmie, od pierwszej części, wszystko mu wybuchało, w ostatniej części McGonagall stwierdziła, że on ma zadatki na piromantę, czy tam... no, elementalista ognia w każdym razie. Okej, okay, z kim mamy gadać dalej? Nie wiem, ten Zachariah cały? When are you going to teach us something useful? How about Harry teaches how to keep your big gob shut? That'd be useful. It's okay, Ron. I know just the spell to teach Zacharias. I'm sure Zacharias won't mind if he helps you show the others the spell. Yes, here it is. Ricta Sempra. You need to target your spell and then gesture with your wand like this. A, czyli to w tą stronę będzie. A nie, to jest jak ten. Podpalenie. Ricta Sempra! Nice. Brilliant. Well done, everyone. Hey, I haven't had a chance to practice it yet. Oh, sorry, Zacharias. That's all the time we have to practice that spell. Maybe you can do it another time. That was a great lesson, Harry. Oh, to powinno być zaklęcie z łaskotkami? Jakoś się nie śmiał. Nie śmiał się śmiać. Kogo my tu jeszcze mamy z osób, które mogą chcieć się czegoś nauczyć? Tim Thomas? Nie wiem, może? Hammers for the cup! Hammers for the cup! Nie? Bliźniacy? I don't mind what we practice. Whatever you want to do. Okej, okay, a twój brat? The dummy? Is that the Death Eater? Tak. Dobra, idziemy, pytamy każdego. Harry? Hi, Harry. I can't wait for this lesson. Are we going to do something exciting? I bet we are. Yeah. Can we blow something up? Or try and turn someone into a ferret? Or what's that spell where you make somebody completely freeze so they can't move? Petrificus Totalus. Okay. This is quite a simple spell, but it's very useful. Neville! To paralyze an opponent, you need to point your wand and tap it, as I'm doing. Przypomniała się pierwsza część. A nie, Ron dostał! Aaaa! Petrificus Totalus.
Wow, nice. Harry, you're the greatest teacher ever. Thanks. Żuwik. Kto tam jeszcze był i co ktoś chciał? I don't mind what we practice. Okej, a ty? I don't mind what we practice. Nie ty. I don't mind what we practice. Nie ty. Wonder how much revision everyone else is doing. Preparation, preparation, preparation. I well exceed expectations of my owls. Funny. This woman looks a bit like a toad, doesn't she? Umbridge. Rubber. Dobra, z tym już gadaliśmy. Hammers for the cup. Hammers for the cup. Hi Harry. Okay. I'll cast anything. As long as I don't have to be Neville's partner. O, ej, Neville potem wymiata. Hi Harry. Did you know Ginny Weasley and Michael Corner were going out? Hi Harry. No, hi. What are you going to teach us today? As it's the last lesson before Christmas, could you teach us something fun? I think I know just the thing. Can you turn to Levy Corpus, Hermione? Right. It says here that you hold your wand up and move it like this. Czyli zwykłe Wingardium Leviosa, tylko na lodkach. Joe, just watch what I do. Nie patrz co robi Hermiona, patrz co ja robię. No. Ron. Stop it. Don't worry, you did quite well. Okay, no, you were terrible, but I know you can do it. I watched you while we were doing the other spells. You did? Yeah. Come on. Let's teach the spell to the others. Don't go, Harry. I want to talk to you. Ojej. Are you all right? You're a really good teacher, Harry. Mistletoe. Ta animacja. Nie mogę patrzeć. Pewno nargli. McGonagall. Harry, what's the matter? I can't explain now. We have to find Professor McGonagall. Come on! Muszę się wam przyznać, że w tej grze jest pewien problem, którego nie było jakby w poprzednich grach z serii Harry'ego Pottera. Mianowicie w poprzednich częściach, jak były wątki fabularne, albo wątki lekcji, misji czy coś, to były takie bloki w sam raz na odcinek. Robiłem dodatkowe odcinki tam z biegania po Hogwarcie, zwiedzania i szukania różnych rzeczy, ukrytych przejść, których o dziwo w tej części jest mało takich ukrytych super bonusów, głównie zbieramy łupież. Było, nie było, dobra, kawa, dobra. W ogóle jak mi kipiała w mikroweli, to, bo to jest ta rumowa taka niby pseudo, to stwierdziłem, to wygląda jak butterbeer. Nie pamiętam jakie jest polskie tłumaczenie, to piwo karmelowe czy jakoś tak? I nagle mi zaczęło kiedyś, było takie gorące. Problem jest z tym, że o ile w poprzednich częściach to wszystko było takie zgrabne, że idę na misję i ta misja akurat pasuje na odcinek, bo to jest te kilkanaście minut do 20 minut. Chciałem te odcinki zamykać w 20 minutach. Najbliższe 3 raczej mi się nie udadzą, bo są fabularne i właśnie są poorane totalnie, jeżeli chodzi o koncepcję czasu. To tutaj właśnie jest tak, że te misje związane z fabułą to jest krótki filmik, to jest minutka, 2 minuty gameplayu i 5 minut nagrania, a później nadchodzi behemot, to znaczy nadchodzi kolejna rzecz, gdzie nie da się tego jakoś sensownie złożyć w jedną całość, nagle wychodzi wam nie wiadomo jak duży behemot z tego, behemot to słowo mi zostało, próbuję mnie kopać szafki, więc jesteśmy w takiej dość powiedziałbym nieprzyjemnej sytuacji, w której muszę balansować pomiędzy nagraniami, trzymaniem tego, żeby to było konsystent, żeby to się trzymało razem, że wiecie, nie, że tutaj nagle o, robimy fabułę, ej, idziemy zwiedzać zamek, albo idziemy oglądać filmiki, jak za 2 razy zrobiłem zresztą, ale to jest takie, no, ja chciałbym, że mam ten kawałek fabuły i cieszę się tym kawałkiem fabuły, a nie, jest fabuła, okej, dobra, idziemy zająć się całkowicie innymi, wraca ten status quo, wraca bieganie po zamku, nie w tą, nie w tamtą,
Nie, więc będzie troszkę kombinacji w najbliższych nagraniach, bo one będą takie połatane, bo zrzucili kilka rzeczy fabularnych w jedną. No i będziemy próbowali to przekonać.